UKS ma na koncie na razie 6 punktów, połowę mniej od liderek. Nasze okaistki z pewnością nie są faworytkami, ale wszystko może się zdarzyć, mówi trenerka drużyny. To będzie bardzo ważny mecz. Też dla nas ważny z perspektywy tego, że jeden mecz przegrałyśmy już z brzezinami. W zeszłym sezonie udało nam się jeden wygrać, więc chciałobyśmy w tym sezonie sięgnąć po to samo i spróbować wygrać z drużyną Brzezin. No oczywiście ostatni mecz z rogowem dobrze nas nastraja, więc mam nadzieję, że będziemy tak samo dobrze przygotowane do tego meczu jak w ubiegłym tygodniu. A ten miniony tydzień był naprawdę dobry. Wygrana 4 do zera, zresztą mówi sama za siebie. Co nasze hokejistki muszą poprawić jeszcze przed konfrontacją z Brzezinami? Na pewno poprawa w stałych fragmentach gry w meczu z Rogowem była. Też w tym meczu miałyśmy dużo większą skuteczność niż wcześniej i elementy, które przepracowałyśmy od ostatniego meczu, jakby skutkowały, więc. To mówię na nadzieją, że w tym meczu z Brzezinami też to wykorzystamy, tym bardziej, że będziemy na swoim boisku, więc liczę na to, że naprawdę uda nam się wypracować te rzeczy, pokazać te rzeczy, nad którymi pracowałyśmy tak naprawdę całą tą połowę sezonu. Ale zobaczymy, no tak jak mówię, przeciwnik będzie ciężki, to boisko też jest ciężkie dla wszystkich, więc na pewno mecz będzie ciekawy. Rywal z Brzezin jest naszym doskonale znany. To drużyna, jak na polskie warunki, wręcz kompletna. Tam były jakieś zmiany personalne, natomiast chyba nie jakieś duże. Wiem też, że ostatnio chyba jedna zawodniczka była u nich kontuzjowana, więc to też na pewno gdzieś tam na minus. E, natomiast myślę, że ciężko jest opracować tak dobrą drużynę, która jest zawsze świetnie przygotowana do każdego meczu, więc tutaj no, nie można zakładać, że będzie tak jak zawsze. Co zrobić, by więc. Wygrać. Recepta jest. Myślę, że kluczem będzie gra drużynowa i pełna koncentracja na tym, żeby po prostu walczyć o każdą piłkę, wykorzystywać każdą sytuację, którą sobie wykreujemy, i żeby też nie popełniać jakichś bezsensownych błędów w defensywie. Początek meczu w niedzielę o 13:15 na stadionie Oławka na niskich łąkach we Wrocławiu.